Obecny kościół powstał w miejscu, gdzie wcześniej były salki katechetyczne. Parafię Miłosierdzia Bożego erygowano w 1992 roku. Wcześniej wierni należeli do parafii Stanisława Kostki w Pile. Budowę kościoła rozpoczęto w 1992 roku. W latach 1996-1998 kościół rozbudowano o dwie nawy boczne i o wyodrębnione prezbiterium. W 2012 roku rozbudowano kościół o wieżę, z której wydobywają się dźwięki elektroniczne do dzwonów zakupionych w 1999 roku. Podczas rozbudowy kościoła zmieniono wejście do kościoła i znajduje się obecnie ono od strony ulicy Królowej Jadwigi, a nie jak to miało miejsce wcześniej, od strony ulicy Śniadeckich. Stare wejście dalej jest zachowane w bryle kościoła, jednak już się nie da przez nie wejść do kościoła.